Siemanko wszystkim, z tej strony Mr. Draco, to jest nasz survival razem z Lokiem. Przywita się ładnie. Proste, siema. I tak, to jest drugi odcinek Draco, ale to jest mój pierwszy, bo Draco popsuł mi dźwięki. Swój dźwięk popsuł i no. Kontynuuj, jak ci dźwięk zepsułem? Czyli to będzie u mnie pierwszy odcinek, a u Draka drugi. Aha, dobra, niech ci będzie. Zepsułem podobno dźwięki, jasne. Ostatnio wykonaliśmy prawie raz, dwa, trzy zadania. Lipa. I ja w międzyczasie, bo Loko, nie miał dla mnie czasu. Następny koleś, który nie ma dla mnie czasu, włączył serwer, ja wbudowałem nam nowy domek i nawet udało mi się zrobić tajemnicze miejsce dla mnie. To zaraz wam pokażemy, to idziemy, chodź. Chodź do domu, no nie wiesz, gdzie dom masz. I wskasowałem twój wychodek, sorki. Dobrze, ale ten, jakie zadania ci się robi? To, nie bra, to ty do zadań, poopcza jej zadania, a ja idę pokazać nowy domek. A i właśnie krowy znalazłem i owieczki, będziemy mieli łóżka, jak znajdziemy żelazo. Co? Nic. Aha, dobra. Patrzcie, to jest nasza nowa chałupka. Wersja 2.0. Weź odsłoń. No, dzięki. Dobra. Troszeczkę drzew musiałem wypalić, żeby to coś wybudować, ale jest. I teraz... Loko. Tak to trzeba mówić. Bo nie będę mówił Loko, bo za ciężko brzmi. Idź po zadania. A ja wam pokażę takie sekretne miejsce. Zaraz się schował. Niech on sobie idzie. No i co, wej? Paszoł won mi stąd. Ja zrobię ogródek w sumie. Tylko kwiatki mi są potrzebne. Zagnieć się. Idź sobie. Nie. Dlaczego? I tak, tak znajdziesz potem to miejsce. Potem ci pokażę. A chcę, żeby to była niespodzianka. Masz iść na zadania. Co zajdę? No tak, przekopać tą całą wyspę. Aha, to szukaj. Dobra, nie wstrzymuj się. Idź po zadania, znajdziesz, mówię ci, to jest takie banalne, że szok po prostu. Nadal cię widzę. Dobra, powiedzmy, że sobie poszedł. Hopsi. Zadania są takie. Zrób golema. No, jakie zadanie mamy? Golema. Dzisiaj robimy golema, ale to jest musisz znaleźć. Dobra, a to właśnie ja biorę już itemki. Kopiemy wystarczającą dużą ilość kobla. O, mam nawet już troszeczkę wykopane, bo kopałem przecież. Kilof. Też chcesz kilof? Widzę, że. To też sobie wezmę. Bo tak wiecie, tak na szybko to robię. O, weźmiemy to. To potrzebne mi. Piasek też. Węgiel. Pochodnia, weźmiemy pochodnie. Podzielę się z tą pochodnią. Tak się nie robi. Jesteś wredo tą małą. Siomi, nie teraz cię muszę zabić, bo ty znasz. Loko, nie przesadzę, co? A nawet nie wiesz, gdzie ty jesteś. To jest moje sekretne miejsce, mój magazyn. Świętości. Ej, możesz zejść ze mnie? Byłbym ci łaskaw. No, bij to! Wezdej na to. Ej, bo się zakopaliśmy. Co ty nic potrafisz? Bo my jesteśmy... Zaraz zacznij, jesteśmy tutaj, hop. Ja wiedziałem tu, bo ja tutaj kopałem prawie w tyłu. Łajza. Teraz mi na prawej dywan. Ej, tu też, tu, ej, wróć. Masz. Ściana. Nie wiesz, nie wierzę w co widzę i słyszę. Dobra. Tutaj się robię ci. Chcesz kilof? Nie, tak się robi kilof. Kilof się robi tu w tym. Cheater. Cheater, dupa, nie cheater. Twoimi rękoma cheater. W ogóle ja was ludzie przepraszam, że długo nie było odcinków, ale to było spowodowane tym, że nie chciało mi się posłuchać. Tak, tłumacz się i tak dzięki nie wierzy. Udaj się na górę jednym z filarów. To zaraz się udamy. Ja naprawię tutaj trochę, chodź, dam ci, a nie dam ci też to. Robi wszystko na środku. Piętki, ja się zbuduj drugą bazę. O, drugą bazę na środku, na to nie wiesz. Dobra. Co chcesz robić dzisiaj? Znajdź wąwóz, począwszy od wejścia. No, masz ten wąwóz. Wetchnij świeżym H2O, to czekaj się słowo. Jakim H2O? Omega O2. Co ty wodą chcesz oddychać? Tak. Ciebie tutaj nie ma, czyli już zadanie wykonane. To ciebie tutaj miało nie być. Zdobyłeś lewe, który wszystko psujesz.
Może napisz sosa, jakbyśmy zrobili z tego. Czy ja wiem? Ja myślę, żeby to, tego sosa zrobić na koniec, w sumie. Poczekaj. Ja się próbuję dostać drzewnym filarem na górę. Generator kobla, kurde, ale lawa. Tak. Zaraz na górze. Chyba trzeba będzie jakoś pobać, żeby mieć coś, jakiś tam item. No. Chcesz to musisz iść ze mną, jak nie chcesz to nie chcesz. Wiesz co? A nie, nie masz tego żelaza, trudno. No, chciałem, żebyś polował owieczki. Ale nawet ich nie dotykaj bez żelaza. Bo owieczki są jak stoisz w naszym domku, odwrócisz się na... Czyli domek stoi tak. Czyli tu jest południe, tam gdzie jest wejście, na wschód. Ty jesteś. Nie, na zachodzie jest domek. To znaczy, owieczki są na zachodzie. Jest. Żebyś coś zrozumiał, tak? Czy ty jesteś? Zaraz ci pomacham. Weź tutaj, do góry spójrz. Tutaj w lewo troszeczkę idź. W lewo idź. Ale wyjdź z domu. A, no i do góry teraz patrz. W lewo, bardziej w lewo idź. I tu teraz do góry. Boże, jaki cheater lata. Cheater lata, dupa twoja. Jestem, dobra, mam prawie żelazo. A, postawił kobra na drzewie i... Niech rośnie. Lubię takie kamienne grzyby. Dobra. Zaraz ci zrzucę, poczekaj, siedź tam. Nie wchodź do mnie. Mam nadzieję, że doleci. Jesteś... Mam nadzieję, że nie idziesz do mnie. Nie. To siedź tam. Dobrze. W sumie nie. Albo dobra, siedź tam. Dobrze. Ja planuję, jak ci to zrzucić. Nie mamy tej skrzyni kresu, szkoda. To wysłałbym ci tak, wiesz, telepatycznie. Trudno, musisz czekać na mnie. Ty nie możesz tak normalnie nam rzucić? A chcesz, żeby spadł na liście i potem będziesz się po drzewie wdrapywał? Ej. Dobra, poczekaj, stój tu. Dam ci też raz. Chodź tu na dół. No, możesz dać je do domu. Przepal to. Tylko się nie zabij. Daj! Czyż ci dałem? Daj! Co? Kilo. O Boże. Dziękuję. Trochę zużyty. Trochę. No, trochę. Czego byś chciał? I w ogóle taką ładną rzecz zrobiłem, dlaczego... A, bo się zabiłem przed nagraniem, bo jeść nie miałem co. No dobra. A tu trzeba 10 level zrobić parę. A miałem już 5. Mieścić. No jak ty nie grasz? Trzeba wyjść na górę. No bo ja nie mam czasu. No, nie masz czasu, bo ty jesteś chory dzisiaj. Na nogę. Czego się nabawił? Choroby nogi. Idź na dół, mieść na dół. Chcesz mieć łóżko? Nie. No to nie. To nie będziesz miał tylko łóżka. A po co łóżko? Po to, żebyś się wyspał. Dobra, ale coś trzeba sensownego robić, bo ja tu tylko chodzę i kurde... No, to, no co ty myślisz sobie? Ja przecież idę po żelazo, bo chcę zrobić tego golema w końcu. A to pierwsza żelaznego seta. Nie. A? Idź, o, najpierw trzeba zrobić kilof. Będziemy mieli diamenty pewnie kiedyś. No rób coś ciekawego, na przykład... No idę robić... Rób ogród. Pasi? Ja nie potrafię. Ty masz taką głowę budowniczą. Jezu, postaw 5 kwiatków na krzyż przed domem, będzie ogród zaliczony. Dobrze? Dobrze. Dobrze. I trawę, a nie mnie trawi. Albo przepal też żelazo też. Dobrze. To zadanie takie specjalne od Draco. Dobrze. No, i już, cacy. Dobrze, i kończymy. Już ślaw nie ma. Piec. Tu jest piec, tutaj to. Firnates. Zapal światełko. Jakie? Mówię do siebie. Chciałem pochodnie. Dobra, powiedzmy, że tu już. Ej, bo ja nie widzę w ogóle, czy tu są jakieś... ściana, po prostu ściana. Stoję koło żelaza i żelaza nie widzę. Zaraz myślimy o deszczu meteorów. Czy tam meteorytów. Takie jak w Rosji. Tam będziemy lepsi niż ci tam nad Uralem, czy tam w jakiejś tam innej... w innych Chinach. Dobra. Stój. Tu trzeba działać na wysokościach. Ja to chyba się zabiję po prostu, jak będę już leciał. To zobaczysz taki błysk na niebie. A ja 23 jadę do Krakowa. Wow. Teraz wszyscy, którzy chcą się spotkać z Loco, niech jadą do Krakowa. 23 zapraszam. Sorry, jeszcze właśnie 23 marca zapewne. A po co no. Tam? A tak o. A, na wycieczkę. No, można to powiedzieć.
wiedź sobie i nie wracaj. Dobra, to z nikim nie będziesz nagrywać, będziesz sam nagrywać. Nie, dobra, to wróć. Czekaj, zaraz zrobię Jeronimo na nasz domek. Bo chyba tu wszystko wykopałem, co? A weź mnie nakieruj. Weź wyjdź z domu. Ja jestem. Wyjdź poza... z domu. Jestem poza domem. A, to weź nie kop tego drzewa, tylko weź zobacz do góry. Jestem tu, widzisz? Macham ci. Skacz. Rozsypię. No kurde. Ja miałem ci powiedzieć, żebyś powiedział mi. O Boże. No. Czasem jeszcze gdzieś żelaza, a jestem w wodzie. Teraz no, idź po moje itemy. Teraz idziesz po moje itemy. Ja tym nie idę. Aha, dzięki. Robię ogród. Dobrze. Ten, biedny drako, masz dużo kwiatków? Nie. Ej, bo mnie drzewo atakuje. To znaczy liście. To znaczy już nic, nie ważne. Stop, to już naprawdę. Dobra, żeby nie było, że lok... Loko sam te zadanie robił. Lok, loko. Gdzie jesteś? Gdzie ty ten ogród robisz? Tak. Robię ogród. Nie wiesz. Dobra. Na razie kopię drzewa. Chcę sobie tutaj... I drzwi się w domu zamyka. Bo ja nie chcę mieć komitetu. Chciałbym sobie te wszystkie drzewa stąd wyrąbać i zrobić takie... O, są moje itemy. A ja specjalnie tu sadziłem. Boże, nie. Tu trzeba wszystko pousuwać. No, bo ja nie widzę nic. Zombie nam się wody. No. A mówiłem zamykaj dom? Jest, ale biję o drzwi, zaraz rozwali. To idę cię ratować, bo ty jesteś sierotny. Idę tu do domu. Osierocone dziecko lasu i buszu. Siema. Co tam? Imprawa się udała? Chodź. Chodź. No chodź tu. Gdzie? Słuchaj, tam jest takie drzewo. Zrób dzień. Najlepiej zrób dzień. Nie czytujemy. No dobra. To daj mi żelazo, nie żelazo, daj mi dirta albo kobla. Masz tutaj 33 no. Dirta. Dobra, wystarczy, nie wpędzaj się, nie wpędzaj się. Idę ratować nasze itemki. Bo ty je tak sponiewierałeś, chłopcze. Ja tutaj robię. Właśnie to będzie wszystko wyglądało. Mieliśmy stworzyć ładny świat, a na razie stworzyliśmy burdel. No co ty, to za chwilę będzie ładnie tu wszystko wygląda. Ja nie wiem, gdzie zginąłem. Widzę swoje koble. Dobra. O, tu są jeszcze koble. Hops. Jest tak ciemna w dupce u murzynka. U drako. Nie jestem murzynem. Jak w dupce u lokosta. Murzynek na mam już jakieś 12 minut. Ehe. I nic sensownego nie zrobiliśmy, bo... Ja robię! Co robisz? Drzewno. Drzewno robisz? O, tu też pójdę zaraz. O ile zdążę. A ty co robisz? Ja górę nam penetruję. Opa. To ista. Nie. Nie. Jest żelazo. Jeszcze, o, jest tircik. W ogóle siostra sobie kupiła komputer za 200 zł, nie? No. Od jakiegoś gościa tam, co pierwszy raz ma do czynienia z komputerami. Dostała ten komputer, nie? Znaczy kupiła. No. I wszystkie hasła zapisane są na nim. Tamtego gościa. Boże. To dobrze, fajny koleś. Wszystko, Facebook. Tacy są najlepsi. O, światełko zapalić, dobrej nadziei. Czy tam nowiny? Nie wiem, co jest dobre. Na pewno nie. Dobra nowina czy nadzieja? Jak się mówi? To i to. To i to i. To i to i też jest dobre. To nie. I to i rządzi. Lubisz to i to ja? Transformice. Znasz mam jabłko. Znasz taką grę jak Transformice? Tak, znam taką bajkę. Wychowałem się na takiej bajce nawet. To znaczy kiedyś tam oglądałem. Nic nie pobije Pokemonów. Boże, weź. To było z 15 lat temu. To ciebie jeszcze na świecie nie było. Jak to? To ciebie chyba. Dzieciaku. Fok! Ty tu moim synem już mógłbyś być. Fok z przytupem. Wychodzę z tego. Ej, no wrócaj. Come back. Dziękuję. Ludzie widzieli nasze IP. Zawsze wracają. Kop ten węgiel. Jaki węgiel ja kopię drzewo? Boże, właśnie
Sadź te drzewo i kop i rób z nim co chcesz. Ej, ja mam takie pytanie. Ten 10 level to mamy sobie zdobyć i stracić, czy mamy go trzymać do końca odcinka? Nie, to znaczy... coś tam było z enchantu i coś, czy nie? Set. A, no nie. Ale nie, rób, najpierw kilof trzeba machnąć. Bo trzeba wykopać. Są krówki! Low cost. Pokaż, jak ślicznie naśladujesz krówki. Nie. No proszę cię. Chciałem ciebie, tobie uznajmić, iż Creeper nam zabił. Wiesz co? Co nam Creeper zabił? Domyślił się. Krówka? Krówka. To zaraz ja ciebie zabiję. A to Creeper. Ty jesteś od tego na dole, żebyś pilnował tych Creeperów. Ale bo on mnie od tyłu zaszedł. Taki zboczuszek. Tak. No w końcu jesteśmy za legalizacją związków tych takich, tego, nienormalnych. Za... Przecież to jest legalne, takie nienormalne teraz, ale... tego napa, aby nie było. No ale wiesz, o co mi chodzi. Chcą unormalnić coś nienormalnego. To chyba tak miałem powiedzieć. Fap, fap, olin. U mnie takie, na tym, na hardkorze są takie fapiejące. Tworzonka, umarłeś. Ano, o deszczyk pada. Nie widzę, mam wyłączone takie zjawiska. Dreszczyk. Nie w ogóle, a, bo sobie wciszyłem. Też nie słyszę. Siema. Słyszę dźwięki z tego, jak coś niższe, ale deszczu nie, to dobrze. Kabum, o Boże. Boże, gdzie wejść do tego domu? Tu. Nie zginę. Przeżyję, dziękuję. Gdzie ty jesteś? A, gdzieś tam sobie. Że ty mosty żeś zrobił, ja! Ja to lecę za żelazem. Żelazo mi pociąga. A może te diaksy, co? Te diaksy. Rude diaksy. Rudy rządzi. Rudy w modzie jest. Bo jestem rudy? Ty jesteś rudy właśnie. Nie. Tak. Ciekawe, jak by wyglądał, jakby Smurf był rudy. No bo rudy murzyn. Ej, to by było dobre. W Science Row sobie zrobiłem do tego murzyna. Ej, właśnie, synek. Co? Miałeś zmienić skina, oszukałeś mnie. Nie. Ołódź. Jesteś oszustem. Co ty myślisz naprawdę, że ja zmienię skin? Tak, i zrobisz to do następnego odcinka. Mnie już ludzie znają z tym skinem i nie. Uff, weź, bo tu na mnie się rzucają teraz jakieś patafiany ludzkie. Takie czady. Dostałeś wiadomość od Tygny? Dostałem, też dostałeś? No. A co cię chcieli, to sam pewnie sobie mnie w sumie. A, że tam zarobki będą mniejsze albo coś. Nie wiem, napisali po angielsku, ale napisałem tylko okej. Przecież tam masz na Gmailu, czy jak? No. No to jest tam opcja przetłumacz wiadomość. Mhm. No jest. Na górze takie niebieskie. Walczysz z creeperem koło naszego domu. O dobra, udało się. O, oddaj mi kobla. Cześć znowu. Sorki, że musiałem zrobić krótkie cięcie, ale miałem taką nieprzyjemną sytuację. Otóż, gdy, że tak powiem, zatrzymałem nagranie, patrzę, stoi w drzwiach moja mama. I ona do mnie z tekstem. Przemek, weźmiesz te majtki? Czy ja ci mam je przynieść? Ja mówię, dobrze mamo, już idę. Koniec sytuacji. Musiałem iść po majciochy. I to tyle. Dobra, coś chciałeś? Boże, gdy wypleniłeś tutaj ten teren, gdzie są moje drzewa. A i jeszcze wam powiem, że zginąłem raz i musiałem tu wrócić. I teraz wracam bezpiecznie do domu. To tyle. No, teraz ty możesz się odzywać. Ja? Tak, odzywaj się. I w ogóle kto tam do ciebie przyszedł, bo słyszałem? Tatuś. A co chciał? Że za 10 minut mogę przymierzyć komputer. Gdzie komputer zabrać? A ja się zabiję, jak są spadnę? Tak. To chodź, będziesz mnie zbierał. Mam dobre itemy. Nie. Ja tutaj robię coś ważniejszego. Przyszłem, troll. A, ogródek, dobrze. O. No. Kurde, jakie to są góry, ty nieprzyjemne. Kupiłem węgiel. Czy stawiłeś go do tego bicykoła? Ja nie mam. Dobra, jest fizykowy. A wiesz, było 15 węglów. Ale... Burżuazja taka stracona. Ej, powiedz mi, co ty robisz tu? Ty robisz coś takiego?
Tak. Dobrze, pomogę ci. I powoli będziemy zbliżać się do końca tego odcinka, ale powiedzmy drugi odcinek będzie taki krótszy niż ten pierwszy i inne następne, bo tak przecież. No właśnie. Czy zawsze muszą być takie długie? No właśnie. Patrz, mój kolega. O, widzisz mnie. Już się schował, zaczął. Tak, chciał mnie zabić, on mi wtedy ząb jak ten zepchnął. No to tylko sam wziął tak ciebie. Sraper. No nie? Niezły jest. Jeszcze muszę strzałę w głowę, czy zawsze musisz to mieć? Dobra. A, Adzio, idź sobie. Nie lubię cię. A tu już noc jest, patrz. Tak, serio? Zdaje ci się. Nie no, trzeba zrobić coś sensownego. Zrobić ten ogródek dzisiaj, bo tak naprawdę dzisiaj żadnego zadania nie wypełniliśmy. Trzeba to jakoś ogarnąć, lec. Nie, odetchnąłeś świeżym O2. O2. CO2 albo H2O. Co za głupoty gadasz, co musisz swoim człowieku? Ostatnio dostałem 2 niesprawdziany, ale na koniec miałem 4. Ja też. Jak te związania stachiometryczne? Udaj się na górę. Aha, byliśmy na górze w sumie, ale nie, chyba nie na tej górze to trzeba. Dodaj coś od... Nie. Ja dodałem, słuchaj. Dodaj coś odlotowego do jednego z filarów. Są mosty. Dziękuję. No naprawdę odlotowe. Wyjdź. Są mosty. Mogło nic nie być, dziękujemy. Zabij wszystko na to nie. Zbuduj nie. Wydobądź trochę nie. Stwórz sobie drogę ponad opcję. Aha, to nie. To na razie tyle. Ej, krowa, się od buraku jeden. Idę robić owce. To znaczy, idę robić nożyczki, żeby ostrzyc owce. Idę robić owce. Robić owce, Boże. To ciekawe, jakby to takie połączenie wyszło. Człowiek plus owca. Steve owca. Jakby to fajnie wyglądało, co? Weź zajmij się jakimś pożytecznym zadaniem, a nie tutaj mi rujnujesz pół ogródka. Co, ja tu ci buduję. Tak. Budujesz. Nie skomentuję tego. Okay. Drzwi masz zepsute. To znaczy mam zepsute. Stawiam klocki. To nie stawiaj tak dużo ich. Masz kibelek od tego. Ej, nie ten patrz. Jak się... Ale nie tak. Jak się owieczki obcina? Prawym. A no właśnie wiem. Bo ja lewym ją obciąłem. Ej, sio. Prawo. I troszeczkę chciał mnie ugryźć. Wredu tak mam. Mamy 5, ile potrzeba łóżka? 6. Do 2. No właśnie. No jaki? Ty nie będziesz spał, to będziesz moim stróżem. A, moje dziurki ten za łatasz, dobrze. Łataj, chłopcze, łataj. Dobra, ej, kończymy odcinek teraz. Zaraz, sobie muszę owce jeszcze zrobić jedną. Tutaj, a ile jest ogólnie już? Jest 20 minut? No, wcześniej skończyliśmy na 19, to teraz już 5 minut. Dobra, to chodź. W następnym odcinku już zajmiemy się, teraz tak przygotuję się, wiecie, tak do zadań. Chodź do domu, tam jest przyjemniej. Tak do zadań, żeby to, wiecie, miał ręce i nogi. Ręce, głowę, włosy i lokosta, który jest bałwanem. Chodź, zakończymy, jak stoiliśmy na głowie. Skakuj tam, jumpuj. Chodź tu. O. Idziesz tu? Synek. Synek, tu chodź. No. Więc ja zaczynałem ty, jak zwykle, więc ty kończ sobie. Papa. Aha, dzięki. Nie no, to ja może skończę, bo on się nie nadaje. Więc dziękujemy wam bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć, dzięki, że mnie chcesz zrobić.